To jest kolejny nasz taki mecz, gdzie super gramy przez 40 parę minut, prowadzimy grę, narzucamy swój styl gry, warunki przeciwnikom. Zagraliśmy super pierwszą połowę, no, mieliśmy bodajże 4 czy 5 bramek przewagi. Przychodzi druga połowa, szybko to gdzieś zostało roztrwonione. No, niemniej jednak, no nie wiem, no, gdybym wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, to na pewno byśmy ustrzegali się takich błędów. Gratulacje dla Górnika, ja nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Nawet nie jest mi przykro, jestem cholernie zły i nie wiem, co dalej, bo naprawdę włożyliśmy ogrom pracy w to spotkanie, a tak naprawdę wynik tego nie odzwierciedla. Ktoś sobie zobaczy w gazetę, fajnie, Gwardia przyjechała, dostała w ciry, a tak jak pan powiedział, przez 45 minut my narzucaliśmy ton temu wszystkiemu. Nie wiem, coś się stało, niestety. Teraz było pierwsza połowa nie duże dobra dla nas, a druga chciały zabrać 3 punkty w domu i nie było na pierwszym miejscu mnie MVP zabrać. Chcieli wygrać 3 punkty w domu, to jest najlepsze. We had a very good second half. We were always good energy, good physical in second half. Today we were 17-13 w pole and we win with 17-7 in second half. So as long as we stay spokojnie, yeah, it's no problem. But start 30 minut to jest total katastrofa. Punkta jest na 60 minut. W 60 minut mamy dobre rezultaty. Obrona była nie duże fajna, że w ataku nie zrobili wszyscy, co chcieli. W drugiej połowie zrobili wszystko, co chciał. Trener chciał zagrać na 100%. My zrobili swoje i 6 bramek, 3 punkty nasze. Czyli potrzebowaliście tak naprawdę tej przerwy? Tak. Może być. A teraz Wybrzeże Gdańsk. Co sądzisz o tym rywalu? No bo po wiośnie wspomnienia mogą być słabe. No to nie słaba. Będzie duża, mocna gra i tu w polskiej lidze wszyscy gry mocni i nie można wychodzić na mecz i z rękami w dół. Trzeba grać każdy mecz na 100% i wygrywać jak potrzebne. No Wybrzeże znalazło patent między innymi na Azoty Puławy, więc to mocny zespół. Tak, mocny zespół i nam potrzebne im od nich 3 punkty zabrać.